Miejska Gmina Ośrodek Kultury w Jasieniu zaprasza serdecznie na ferie wszystkie dzieci. Zaczynamy od 13 lutego. Odbędzie się spotkanie ze Strażą Miejską z Jasienia, która przedstawi nam program pod tytułem Bezpieczne ferie. We wtorek zapraszam wszystkie chętne dzieci na konkurs piosenki Idols MGOG. W środę zaplanowaliśmy wyjazd do kina Cinema City w Zielonej Górze na bajkę pod tytułem Piękna i Bestia. Natomiast w czwartek zapraszam wszystkich serdecznie na spektakl teatralny pod tytułem Zaczarowany Młynek. W drugim tygodniu, w poniedziałek, odbędą się gry i zabawy, we wtorek rzeźby z masy solnej, w środę zaplanowaliśmy zabawy kulinarne na wesołe kanapki, w czwartek zakończenie ferii i zabawy z gaduj z gadulą. Zapraszam wszystkich serdecznie. Poniedziałek, 6 lutego w Jasieniu przy ulicy Budowlanych około godziny 10 wybuchł tragiczny w skutkach pożar domu dwurodzinnego. Zarzewie ognia powstało na poddaszu od komina odprowadzającego spaliny z kominka. W akcji gaśniczej uczestniczyło 7 jednostek straży pożarnej, m.in. z Jasienia, Górzyna, Lubska i Żar. Pożar był trudny do ugaszenia z powodu braku wystarczającej ilości wody. Po wyczerpaniu wody z pojazdów bojowych, utrudnieniem jakie wystąpiło w poborze wody powstało w wyniku niskiej temperatury i zamarzniętych hydrantów. Około godziny 11:30 na miejsce dotarła cysterna z wodą z Żar. W międzyczasie podjęto próbę pompowania wody z rzeki Lubszy, odległej około 300 metrów od palącego się domu. Zapytaliśmy dowódcę jednostki Straży Pożarnej z Lubska o przebieg akcji gaśniczej. Pożar jest bardzo trudny do opanowania, ponieważ prawdopodobną przyczyną było zapalenie się stropów drewnianych od instalacji rozprowadzającej ciepło od kominka. Także jednocześnie pożar powstał w wielu miejscach budynku, a skutki, jak widzimy, prawdopodobnie będzie całe mieszkanie do remontu. Akcja gaśnicza trwała do późnych godzin wieczornych. Wbrew pozorom kąpiel w zimnej wodzie nie jest dla człowieka czymś wyjątkowym. Nie są wymagane jakieś niezwykłe przygotowania przed wejściem do wody, ani szczególne predyspozycje organizmu. Potrzebne jest tylko takie przygotowanie jak przed każdym wysiłkiem rekreacyjno-sportowym. Kąpiel w wodzie o temperaturze 0 stopni Celsjusza trwa oczywiście tylko kilka minut, gdyż dłuższa groziłaby niebezpiecznym wyziębieniem organizmu. W praktyce kąpiel taka oznacza łagodne zanurzenie się w wodę oraz krótkie przebywanie w niej. Redakcja telewizji lubuskiej z Jasienia była świadkiem niezwykłego wyczynu 52-letniego Władysława Kolejczuka z Lubska. No jeszcze tak dosłownie parę minut tak się fajnie czuję, że nie czuję się tego zimna, a później dopiero już tak po 5 minutach więcej to już nachodzi tak ten chłód, że już później człowiek ma problemy z ubraniem się. Nie? Nieraz jest takie, dzisiaj dobrze jest, bo wiatru nie ma, ale jak jest wiatr, to ręce tak sztywnieją, że nie idzie normalnie zawiązać tych butów, sznurówek. To dla kolegi jak sama to niby dla zdrowia dużo, ale ja bym się nie odważył tam wchodzić. Woda to mnie pociąga, a w wodzie to się czuję jak ryba dosłownie. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu odbył się konkurs recytatorski w 4 kategoriach do eliminacji powiatowych. Komisja w składzie Julita Fedorowicz-Smyka, Jacek Gowdziak, Agnieszka Tatarek i Anna Bujalska wyłoniła laureatów konkursu. I tak, pierwsze miejsce w kategorii 0 zajęła Dominika Szporka. Drugie miejsce przypadło Pawłowi Ciemierzowi. Na najniższym stopniu podium uplasował się Piotr Mazurkiewicz. W kategorii pierwszej pierwsze miejsce zajęła Hanna Matyja. Drugie miejsce Oliwia Makuch, a trzecie miejsce Dagmara Mekwińska. W kategorii drugiej zwyciężyła Paulina Salomońska. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Szturomska, a trzecie Hubert Haszczewski. I w kategorii trzeciej pierwsze miejsce przypadło dla Klaudii Żuławy, drugie miejsce dla Małgorzaty Janosz, a trzecie miejsce dla Wiktorii Krzyworskiej. Zakończyliśmy kolejny nasz konkurs recytatorski. Odbyły się eliminacje środowiskowe. Wzięły w nim udział
dzieci ze szkół podstawowych z Jasienia, Golina, Wiciny oraz Gimnazjum Jasińskiego. W sumie 35 uczestników. Były wspaniałe recytacje. Jury, w skład którego wchodzili nauczyciele z wyżej wymienionych szkół oraz instruktor ośrodka kultury, wyłonili laureatów. Laureaci konkursu pojadą na eliminacje powiatowe do Żar. 8 lutego 2012 roku w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Jasieniu odbyła się uroczystość wręczania dyplomów uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu, a ich rodzicom listów pochwalnych. Mam zaszczyt powitać na dzisiejszym spotkaniu wszystkich przybyłych rodziców, Was koleżanki i koledzy oraz dyrekcję i grono pedagogiczne naszej szkoły. Jak corocznie spotykamy się na wręczaniu listów pochwalnych dla rodziców i dyplomów dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym, a rodzicom dziękujemy za ich trud, poświęcenie i pomoc. Wszyscy zaproszeni na spotkanie obejrzeli przygotowany przez dzieci program artystyczny pełen piosenek i recytacji. Drugoklasiści pięknie zatańczyli poloneza. W tym roku w Szkole Podstawowej w Jasieniu wysokie wyniki w nauce i zachowaniu uzyskało 71 uczniów. Wielu z nich uczestniczy również w licznych konkursach i zawodach sportowych. Wszystkim wyróżnionym i ich rodzicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy do salonu Wisman. Żary, ulica Wapienna 3. Lider techniki grzewczej oferuje kotły kondensacyjne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, grzejniki, kotły centralnego ogrzewania, systemy solarne czy energooszczędne, ekologiczne systemy grzewcze. Gwarantujemy fachowe doradztwo, montaż i serwis. Licencjonowany salon Wisman. Żary, ulica Wapienna 3. Już na Państwa czeka! Chcesz atrakcyjnie spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi? Zapraszamy do nowego centrum rozrywki Hajduk Żary Moniuszki 11. Do dyspozycji najnowocześniejsza kręgielnia w regionie, stoły bilardowe i urządzenia do gry w darta. W środy, piątki i niedziele, wieczory karaoke. Dla spragnionych znakomicie zaopatrzony drink bar, w sumie moc wrażeń i atrakcji gwarantowana. Centrum Rozrywki Hajduk zaprasza od wtorku do niedzieli. Możliwość rezerwacji pod numerem telefonu 604 566 518. Jedyny samodzielny bank w regionie. Bank spółdzielczy w Trzebielu z siedzibą w Żarach oferuje szeroką gamę produktów kredytowych i depozytowych. Potrzebujesz gotówki? U nas obowiązują proste zasady. Niskie oprocentowanie i mała prowizja. Masz wolne środki? Gwarantujemy wysokie oprocentowanie. Twoje oszczędności ciągle rosną, a ich bezpieczeństwo zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bank spółdzielczy, najbliżej Ciebie. Zapraszamy! Łużyckie Centrum Medyczne w Żarach zaprasza do najnowocześniejszej w regionie przychodni lekarskiej z apteką. Oferujemy kompleksową opiekę medyczną. Przyjmujemy pacjentów ze skierowaniami od lekarzy rodzinnych i specjalistów. Poradnia stomatologiczna wyposażona jest w nowoczesny aparat RTG. Rejestracja osobista lub telefoniczna. Zapraszamy. Telefon 68 478 1000. Więcej informacji na stronie lcmzary.pl. Zapraszamy codziennie od 8 do 20. W sobotę 11 lutego słońce wzeszło o 7.23, a zaszło o 17.04. Imieniny Marii i Olgierda.
Noc pochmurna, temperatury od minus 9 do minus 7 stopni Celsjusza, ciśnienie 1040 hektopaskali, wiatr umiarkowany. W niedzielę 12 lutego słońce obudzi nas o 7.22, a zajdzie o 17.06, imieniny Nory i Modesta. Niedziela pogodna, temperatury od minus 8 do minus 6 stopni Celsjusza, ciśnienie 1039 hektopaskali, wiatr umiarkowany. W poniedziałek 13 lutego słońce wzejdzie o 7.20, a za horyzont zajdzie o 17.08, imieniny Grzegorza i Katarzyny. W poniedziałek możliwe opady śniegu, termometry wskażą od minus 6 do minus 3 stopni Celsjusza, ciśnienie 1037 hektopaskali, wiatr umiarkowany. Przedstawia reportaż z pożaru bez komentarza, który miał miejsce przy ulicy Budowlanych w Jasieniu. Który? Thank you.
Marek Ławrecki. W tej chwili działamy przy pożarze budynku mieszkalnego. Na miejscu zdarzenia jest 10 jednostek straży pożarnej. Pożar jest bardzo trudny do opanowania, ponieważ prawdopodobną przyczyną było zapalenie się stropów drewnianych od instalacji rozprowadzającej ciepło od kominka. Także jednocześnie pożar powstał w wielu miejscach budynku, a skutki, jak widzimy, prawdopodobnie będzie całe mieszkanie do remontu. W poniedziałek 6 lutego 2012 roku przy ulicy Budowlanych doszło do tragicznego w skutku pożaru. Jak Państwo widzą, ten dom za moimi plecami jest w katastrofalnym stanie. Jeśli Państwo chcą wspomóc rodzinę Trelów, także gorąco zapraszamy. Numer konta wisi u dołu ekranu. Ja przedstawię ten numer: 31 10 20 54 60 00 00 58 02 00 71 32 i 89. Nie bądźmy obojętni, pomóżmy poszkodowanym. Zapraszamy do obejrzenia relacji ze Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Jasieniu z uroczystego wręczania dyplomów dla najlepszych uczniów i ich rodziców. Thank you.
Bartek Borowiec z klasy pierwszej, który wykona wiersz Agnieszki Frącek pod tytułem Kurczak Walery. Zapraszamy Bartka na scenę. Niosła kurka jajka cztery i nie byłoby afery, gdyby kundel się nie wtrącił i spokoju nie zamącił. Skoro jajka były cztery, skąd się kurczak wziął Walery? Pies ma rację, daje słowo. Skąd się wzięło kurcze owo? Może jest to kurcze kacze? Nie, Walery świetnie gdacze. Może sprawka to ruciana lub kukułki? Ta jest cwana. Kura wszak ma pamięć kurzą, no a jajek było dużo. Rwie wciąż kura z głowy pióra, ale sama nic nie skura. W końcu gdacze, dość mam tego, i tak kocham Walerego. Teraz nikt już nie bajduży, że ma kura, móżdżek, kurzy. Teraz czeka nas niezwykle smaczne doznanie. Usłyszymy piosenkę o przepysznym tytule Czekolada w wykonaniu tercetu z klasy trzeciej. Świat jest najpiękniejszy, oj, uwierzcie mi, kiedy babcia Zosia puka do mych drzwi. Zrobiłam sobie zapas, bierz wróblu nogi zapas. Zapukał do jaskółki, pożycz okruszek bułki. Mam taki pusty brzuszek, przyda mi się okruszek. Mój wróblu, powiem coś ci, to moje oszczędności. Okruchy suchej bułki składam do stodółki. A tyś rozrzutny ptaszek, więc opuść już mój daszek. Pomknął wróbel do gila i grzecznie się przymila. Mam taki pusty brzuszek, daj gilu parę muszek. Mój wróblu, nie ma mowy, ja jestem ptak wzorowy. Mam trochę oszczędności, kto ich nie ma, ten pości.
gnie wróbel do sikorki. Masz ziarenek pełne worki. Strata będzie niewielka, gdy nakarmisz wróbelka. Składa ziarnko do ziarnka, to mądra gospodarka. A ty co masz, to zjadasz. Nic sobie nie odkładasz. Idź, proś o ziarnka drozda, lub może ci coś kozda. Kozd widząc, rzekł najprościej. Mam trochę oszczędności, troszeczkę, niezbyt wiele. I z tobą się podzielę. Lecz wiedz, że kto oszczędza, temu nie grozi nędza. Kolejny otwór muzyczny. Będzie to piosenka pod tytułem Do słońca leć. Zaśpiewa zespół wokalny z klasy czwartej. Spojrzysz czysto, schludnie, elegancko, miło
Tak naprawdę wówczas było, gdym sam mieszkał bez pieczara. Ach, co on wyrabia teraz? Mimochodem drapnie dywan. Hop, zwyż, frędzle poobrywał. Stała sobie chińska waza. Pchnął ją naprzód, ciągnie nazad. Coraz bliżej końca stołu, wtem brzdęk. Z wazy kubka skorup, matem pogryzł, drobny maczek. Proszę go, nie omal płacze. Ciapciu, bądź grzeczniejszy nieco. Słucha, naraz trzępy lecą. Nic poń pies, nie zmądrze wcale. Przegryzł puszki śniutką lalą. Wspominając z miną rzewną czas, gdy pięknie było wewnątrz. Myślę nieraz żyć pod psem. Znam to, wiem, zanadto wiem. Następna artystka na naszej scenie to Paulina Salomońska. Usłyszymy w jej wykonaniu utwór Wiery Badalskiej o zabawnym tytule Ballada o królu z różową kokardą. Przeciwną historię wam dzisiaj opowiem. O królu będzie ona i o tym, jak temu królowi na głowie nie chciała się trzymać żadna korona. Choć w spadku po dziadkach aż dwie miał korony. Czy któraś była dobra? Nie, jedna za duża, a druga za mała. I żadna nie była akurat. Gdy włożył za dużą, to wciąż mu spadała na nos, na oczy lub uszy. I musiał król siedzieć bezczynnie jak lala i głową nie mógł poruszyć. Za mała na czubku sterczała mu głowy i nie mógł się nawet pochylać. A baś, który nazywał się koronowy, poprawiać się musiał co chwila. Najgorzej zaś było, gdy król witał gości, co czasem na dwór przyjeżdżali. Król gnie się w pokłonach, a tu korona bec. Z brzegiem się turla po sali. Historia, jak widać, wesoła nie była, a król siedzi smutny i wzdycha. Aż w końcu dwór cały do siebie przywołał. Poradźcie mi, rzekł, coś do licha. Dworzanie zebrali się do myślenia, z wysiłku aż spuchły im głowy. I każdy wychudł i pozieleniał, lecz pomysł był wkrótce gotowy. Sam ochmistrz tak sprawę królowi przedłożył, że w zgodzie to będzie z modą, gdy wstążką koronę na głowie przytrzyma i zwiąże kokardę pod brodą. Więc wszyscy wołali, ach, w tej koronie ogromnie nam król się podoba. Tylko paziowie szeptali na stronie, wygląda zupełnie jak bobas. Wtem Herod do zamku z wieściami przygonił, że zbóje okrutni kraj łupią. Król krzyknął, do broni, co przy tej kokardzie wypadło okropnie głupio. Gdy króla rycerze ujrzeli w tym stroju, okropnie zrzedła im mina. Więc jak to? Król jedzie do boju w kokardach, jak jaka dziewczyna? Rzucił się król na zbójów, skórę im wymucił, zmykali na łeb, na szyję. A wszyscy rycerze dziwili się szczerze, że król a tak dzielnie się bije. Gdy wrócił po bitwie na tronie swym złotym, nie miał ochoty wciąż siedzieć. I sprawa skończona. Chcę zamki budować i róże hodować. Nie spadnie mi z głowy korona. Na zakończenie prosimy na scenę zespół wokalny z klas 5 i 6. Usłyszymy piosenkę zatytułowaną Rytm i Melodia. Opowiadania o miłości.
prosimy o zabranie głosu panią dyrektor profesorę Puchalską. Witam Państwa serdecznie. Witam również Was, drodzy uczniowie, na dzisiejszym spotkaniu, które promuje uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauczaniu. Szanowni Państwo, jest to dzień wyjątkowo ważny dla naszej szkoły, ponieważ po raz kolejny spotykamy się z Państwem, z nauczycielami i z uczniami, a więc trzema podmiotami odpowiedzialnymi za wychowanie i nauczanie. Moi drodzy, chciałabym Wam bardzo pogratulować sukcesu. Chciałabym również podziękować artystom, którzy tutaj wystąpili. Są to najlepsi uczniowie w naszej szkole. To oni właśnie przygotowali pod kierunkiem nauczycieli ten wspaniały program. Chciałabym powiedzieć, że jest wyróżniony 71 uczniów, co stanowi 28,3% ogółu uczniów szkoły. Jest to bardzo dużo, tak? Dużo jest tych uczniów, ale myślę, że są to uczniowie, którzy naprawdę zasłużyli na to wyróżnienie. Chciałabym Wam po prostu pogratulować, życzyć Wam dalszych sukcesów oraz tego, że spotkamy się na koniec roku i osiągniecie jeszcze znaczne wyższe może wyniki w nauczaniu, wyższe średnie i oczywiście zostaniecie wyróżnieni już nagrodami książkowymi. Także dziękuję Wam bardzo za te wyniki. Pragnę podziękować szczególnie rodzicom. Szanowni Państwo, wszyscy dają sobie sprawę, że gdyby nie Państwo, to wiadomo, na pewno tych wyników by nie było. To Państwo właściwie jesteście pierwszymi nauczycielami dzieci. To Państwo wprowadzacie dzieci w świat wiedzy, w świat różnych wartości. Chciałam powiedzieć również, że Państwo stanowicie przykład dla dziecka, bo mówimy często, że musimy być dla dziecka żywym przykładem tego, co chcemy, żeby dziecko kochało i szanowało. I myślę, że tak jest. Z drugiej strony wspierany jest ten proces edukacji przez naszych wspaniałych nauczycieli. Chciałabym im również bardzo serdecznie podziękować za ten trud, zaangażowanie, za to, że naprawdę interesują się dzieckiem, rozwijają zainteresowania dzieci, wspierają rozwój dzieci i naprawdę mamy profesjonalną, doskonałą kadrę, która się ciągle doskonali. Wszystko to robi dla dobra Państwa dzieci. Jeszcze raz serdecznie Państwu gratuluję i dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz prosimy wychowawców poszczególnych klas oraz dyrekcję szkoły o wręczenie listów pochwalnych i dyplomów. Wyczytane osoby prosimy o wystąpienie. Z klasy 6A wyróżniony został Łukasz Ziemianko, średnia 5,0, zachowanie wzorowe. Maciek, średnia ocen 5,2, zachowanie wzorowe. Natalia Woźniak, średnia ocen 5,2, zachowanie wzorowe. Patrycja Tomczak, średnia ocen 4,9, zachowanie wzorowe. Krystian Sołtys, średnia ocen 4,9, zachowanie bardzo dobre. Zachowanie bardzo dobre.
średnia ocen 5,1, zachowanie wzorowe. Julia Pazdań, średnia ocen 5,0, zachowanie bardzo dobre. Paulina Salomońska, średnia ocen 4,9, zachowanie wzorowe. Natalia Paulus, średnia ocen 4,9, zachowanie wzorowe. Martyna Biernacka, średnia ocen 4,9, zachowanie wzorowe. Tomasz Dynowski, średnia ocen 4,8, zachowanie wzorowe. Jakub Maczko, średnia ocen 4,8, zachowanie bardzo dobre. Gratulacje, to jest dla Ciebie. Wyróżnieni zostali Amelia Chełminiak, Natalia Iwanicka, Adrianna Myszkiewicz, Anita Ostojecz, Karolina Mucińska, Dominika Żurawińska. Thank you.
Kajda, Oliwia Krzywiecka, Marcelina Skrzypa, Karol Szymczak. Patrycja Mikusek, Oliwia Sienkiewicz, Olaf Stawkiewicz, Gabrysia Nowakowska, Karolina Kamieńska, Julia Sołtys, Rafał Jenderski.
pierwszej B wyłożeni zostali Gabriel Brzechicki, Martyna Jankowicz, Laura Laska, Dominika Lipnicka, Bartosz Matunionek, Wiktoria Niedźwiadowska, Hubert Pacholski, Dominika Przychodzka, Gabriel Rewaj, Edna Strzępkowski, Adrian Woźniak.